170 tętno. Dobra, paliwo uzupełnione. Silnik trochę ostygł. I jedziemy w stronę Kutarza. Nie wiem, czy dojadę, ale raczej ta. Czemu miałbym nie dojechać, ty? Pełna moc jeszcze jest. Bateria pełna. Jedziemy. Wow. Teraz jedna z lepszych części, czyli zjeżdżanie. W takich kamieniach trzeba uważać. Mimo że mamy bajka, to bardziej cieszą mnie zjazdy niż podjeżdżanie. Zjazdy zdecydowanie najlepsze. No. Ktoś mi tu dzwoni dalej w tym amorku, ale na razie to olewam. Potem jakiś przegląd się zrobi. I znowu podjazdy. Siodełko do góry. Jedziemy. Bez silnika to pewnie już bym umierał dawno. Jeszcze na rowerze enduro. Zupełnie nie do podjeżdżania. Prześwitu mi nie brakuje tutaj. Jeszcze o nic nie zahaczyłem. Nie ma problemu. Kolejny zjazd. Oj, oj, oj. Siodełko niżej. Hardkorowo. Ja tu już wjeżdżałem. Ale teraz jest więcej kamieni tutaj. Takie jakby. Idziemy na klinczach. Zobaczymy. Bateria pełna. Nic tylko jeździć. Nie wiem, czy tam podjadę. Zobaczymy. Tu się nie da szybciej jechać. Na pewno się da, ale ja nie chcę do domu z gipsem wrócić.
I cały czas w dół. Tak jak się podjeżdżało, teraz w dół. Ostatnio tutaj dętkę zmieniałem. To pamiętam. No i co? Kolejny podjazd, a ja sobie podjadę tutaj. Kiedyś tędy zjeżdżałem i tutaj jest taka fajna ścieżka. Albo tu nie było to. No to było. Ja. Tylko że tędy. A nie tędy, co ja jadę teraz. Zmienić bieg na niższy. No i silniczek daje radę. Nie ma jakichś problemów z podjeżdżaniem, jak widać. To jedziemy na ten kurde Klimczok. Nie wiem, czy cały czas mówię Kotarz chyba. I potem zobaczę. Jest za 20:12, więc młoda godzina. Bateria full. 8 km zrobione. Zobaczymy. I znowu zjazdy. Siodełko w dół. Sztyca. Jazda. Mokro. No, mamy do Kotarza 1,5 godziny, a było 2:30, ale dobrze pamiętam. Jesteśmy na Migdalskie, 800 metrów ponad poziomem morza. Migdalskie, 800 metrów, 35 minut do chaty wuja to ma. Albo przełęcz Karkoszczonka i na Klimczok pojedziemy. O, tak będzie najlepiej. Idziemy na chatę wuja Toma. Na pewno to tędy. Mi się zdaje, że nie. O kurde, miele. Tutaj jest grząsko. Fuck. Dobra. Ale śmierdzi, fuj. Ja jebie, gówno. Jeszcze do rękawiczki to kurwa dotarło mnie. Dobra. Rozprowadzi się. Chyba nie tędy. Aczkolwiek jest tu czerwony szlak. To chyba tędy. Tylko muszę trajać wolniej, bo mam opony całe w płotach. Jakiś skrót, czy co to kurde jest? Trochę mokry ten skrót. Zrobiłem takie ładne kółeczko. Byle, żeby potem wrócić do Brenny. Najlepiej na baterii. Ale bez też się da. Damy radę. 130 minut, ale te 30 minut do chaty wuja Toma to jest pieszo. Rowerem z 10 na e-bike'u.
Zobaczymy. Oj, oj, oj. Ciasno. Ciasno. No i co, jeszcze nie przyhaczyłem silniku. Znaczy jakiś kamień się tam pewnie odbił od niego. Ale żeby przyhaczyć podczas jazdy, to jeszcze nie. Mokro tu strasznie. No. Wolniej, wolniej. Bo nie chcę być cały z błota. Padało ostatnio to dużo wody. Ale normalnie tędy bym raczej nie jechał. Ale jest szlak czerwony. No to jedziemy, więc już. Na wyższym biegu. Idzie teraz do góry. No nie gadaj. Żeby nie powiadam. Niższy bieg. Nie no, coś tak. Dobra, trzeba podprowadzić tutaj. Trochę. Się wybrudziłem. To jest skrót jakiś. Pewnie. Ale trasa chyba nie jest do podjeżdżania na rowerze. Trasa bardziej do podchodzenia, a nie do wjeżdżania na rowerze. Jest tutaj w tym silniku drzemie naprawdę mocna siła. Bo na jedynce mnie podnosi pod takie górki tutaj. Duży moment obrotowy jest na tej jedynce teraz. 42 z tyłu, 42 z przodu mam. I jeździ w górach, nie? Nie ma jakiegoś problemu. Na oryginalnym stopcie, nie? Taki kamień był i nie przehaczyłem niczym. Jest dobrze, podoba mi się to. Z taką mocą w silniku jeździć po górach. Sama przyjemność. Dobra, przebijam się przez jakieś szlaki. Na HTW ja to ma czerwonym szlakiem od Klimczoka. Plan jest jechać na Kotarz, więc zobaczymy. Godzina za 6:12. Jedziemy, no. Normalnie na rowerze bym tutaj na pewno nie jechał. No już by było po mnie pewnie. Już bym odpadł. Ale to też męczy. Nie jest tak, że sam jedzie ten rower. Mało uczęszczany ten szlak tutaj, najwyraźniej. Jak widać, że mało uczęszczany. Wszystko porośnięte, pewnie 10 tysięcy kleszczy już mam. Mokro.
czapka. Kurde. Ale można jeździć. Jedziemy tam, na góry. Tak jak widać. Nie wiem, czy widać. Tak jak te dwie górki przed nami. Tam jest. Bo nie wiem, który to jest teraz Klimczok. Ale któryś z tych dwóch. Coś czuję, że ten materiał będzie długi. Jadę tak na pałę. Tak jak mnie prowadzi czerwony szlak. Na drzewkach farbą wynamalowane. Tak jadę. No, tak to wygląda. Ojej. Będzie fajny materiał przynajmniej. A w przyszłym tygodniu może Skrzyczne albo coś tam. Tam gdzie jeszcze nie byłem. No, chata wuja, to ma przełęcz Karkowszczonka, żółty szlak. Nie wiem, czy widać tutaj. Żółty szlak. Dobra, jedziemy. Dobra, minąłem przełęcz Karkowszczonkę. Jadę na Klimczok czerwonym szlakiem. Bardziej bokiem. Bo czerwony szlak idzie tam po prawej. A tutaj wydawało mi się bardziej przyjaźnie do podjeżdżania na rowerze. Nie wiem, czy nie zrobiłem źle jadąc tędy. Mogłem jechać normalnie tam do góry, tak jak szlak szedł na Klimczuk. Zobaczę, gdzie tędy dojadę. Może to jest droga jakaś do skroniska czy coś. Ciekawie się robi. Dobra, jedyneczka. I na siedząco. Pyk, pyk, pyk. Idzie. Aż podnosi przednie koło, nie? Maksymalne dociążenie tylnego i nie buksuje. Kusi mnie, żeby tu podjechać, a nie tu. Zobaczę, co tutaj jest. A najwyżej zawrócę i wjadę. Tędy. Tam. Mogłem sobie tamtędy podjechać, jadę znowu naokoło gdzieś. Tam, gdzie nie mam. No ale dobra, no. Bateria jest pełna. Przynajmniej jeszcze. Tak bym już pewnie był na Klimczoku. A, dźwiga. Przednie koła. No ale popatrzcie to, jak idzie, jak burza. Pewnie się zagrzał mocno, ale co tam? Pierwszy podjazd, który mnie pokonał. Za dużo kamieni i za dużo piasku, jak widać. Silnik kręci, ale nie ma tej mocy. Znaczy się moc buksuje, nie? Moc jest. Icek, wspomaganie. Jak to działa? Tutaj naciskamy.
wstrzymujemy górny. Oj, nie jedzie, czemu nie jedzie? Co, masz za mocno? Właśnie to co chwila tak do góry jest. Zobaczymy, czy da się to podjechać normalnie. Dobra, hop. Kręć. O. Jak już usiądziesz, to tam jedziesz, nie? I po kamieniach. I na drugą stronę. Dobra. Jedziesz. Objechało pan. Ale ma moc. Jest tutaj stromo. Czy jak rower stoi? Dobra. Podprowadzę sobie to tutaj. Bo w tym wąwozie nie da się. Tutaj mamy takie wspomaganko. No, hop. Które nie działa. Dobra. Teraz w końcu jest trochę w miarę równo, ale leje się ze mnie chyba przez te procenty. Mogłem jechać normalnym szlakiem, a ja znowu na okółku, ale przynajmniej przetestuję silnik. Zobaczymy. Naprawdę hardkorowo. Nawet na e-bajku. O kurde. 13 km. Normalnie pokonała mnie ta górka, nawet na e-bajku. 13 km. A, jeszcze do góry trochę. Masakra. Nie wiem jakie mam dne dno, ale po 150 na pewno. Dobra, jazda. A. Silnik dużo daje, ale ja też muszę naciskać. 170 tętno. Gdzie zjeżdżasz? Tutaj jest trochę łagodnie. A mogłem sobie szlakiem podeszczyć. Jak każdy. O kurwa. 177? Chyba jakiś błąd. I co? Mam znowu na dół jechać? Tak nie może być. Teraz się zdenerwuję i pojadę pomiędzy drzewami. To chyba tylko w dokładów to. Wyjechałem na szlaku, nie? Najlepsze jest to, że przejechałem cały Klimczok bokiem. I teraz znowu podjeżdżam do góry. Ale znowu od dupy strony. Ale dla nauki, nie? W ramach testu silnika
mogę się poświęcić. Tętno się unormowało, 136. Teraz normalnie mogę gadać. Wtedy nie miałem gadać w ogóle. Jakby mi odcięło krew z mózgu. 170 coś tętno miałem przez chwilę. Może nie było tlenu. Teraz na spokojnie do góry i potem chyba koniec. To się fajnie podjeżdża, bo jest taki taka ziemia fajna. I jest przyjemnie. No, zjazdy są najlepsze. Jechałem tędy kiedyś na Rock Riderze. Na takim pierwszym, 560 chyba się nazywa. Nie pamiętam już dokładnie. Dobra. Zajść od dupy strony wjeżdżamy. Klinczok jest po lewej. Zjedziemy dołem, po prostu wjedziemy do góry. Oczywiście moje zajebiste skróty. No. Chyba podjedziemy sobie pod schronisko do góry. Dużo ludzi. No i dotarłem tutaj w schronisko. A tam kotarz. Znaczy się nie dotarłem, bo tam jeszcze muszę podjechać, ale myślę, że od tamtąd do góry bez problemu podjadę. Już jestem zmęczony i bredzę. Bateria. Przez chwilę było 3 kreski, ale przestałem jechać i skoczyło na 4. 16 km zrobione. Dobra. Wjeżdżamy na ten klimczok. Jak tak patrzysz na to, jakoś super stromo nie jest. Dam kamerkę trochę wyżej, żeby było widać po prostu. Dobra, jedyneczka. No i co, jedziemy. Chyba trochę złą trasę wybrałem. Jaką z kamieniami. Ale jakoś tam idzie.
na świeżo. Pewnie wyszło. Albo potrafię. Zobaczmy, jak silnik. Ej, niespecjalnie ciepło nawet jest. Myślałem, że się bardziej zagrzeje. Bateria dalej pełna. Widać. Dobra, mamy ten klimczok. Jak tutaj widać. A my jedziemy na Błatnię teraz. Dobra, jedziemy przez Błatnię. Rancho Błatnia. I na Brenną potem. Tak, to jest plan. No dobra, jedziemy. To będzie długi film. Dobra, tutaj jest fajny zjazd. Tak, czy coś będzie widać. Zium. Wow. Oj, źle. Fajnie, przyjemnie. Fajnie, fajnie. Podoba mi się takie zjazdy.
i ma źle. No i co? Błatnia. Tak to wygląda dzisiaj. Słoneczko fajnie świeci. A my jedziemy dalej. Tam jest potem rancho. Dalej. I na Brenną. Godzina 13:20. I 3 kryszecki baterii. Przejechane 20 km. Dobra, śmigamy dalej. Kurde. Dobra, nie wiem gdzie zjadę. Minąłem chyba te rancho. Bo to nie było to. W każdym bądź razie jadę na dół już. Chyba znowu drogi pomyliłem, ale co tam. Gdzieś tam dotrę, nie? Chyba się dobrze kieruje. Mam nadzieję. Oj. No na pewno gdzieś tam dojadę, nie? Tylko nie wiem gdzie. Dwadzieścia jeden kilometrów i 3 kreskie baterii. Dobra. Jestem coraz to bliżej. Do Brennej to raczej tędy, bo kiedyś tutaj podjeżdżałem. Hamulców to już nie ma. Pyk. Hamulce to chyba już kurde się palą. Tutaj.
kurde. Ręce to już mam spalone. Gdzieś tam wyjedziemy. O, widzę asfalt, Oh yeah. W końcu mogę usiąść. Masakra. Dobre. Z 20 minut jazdy w dół. Może nie 20, ale 15 na pewno. Trzeba zmienić klocki na ceramiczne. Chociaż te są dobre. Tutaj jadąc z takiej górki hamuje. Nie jest źle. No i wyjechałem znowu od dupy strony. Znaczy się z dupy strony. No, zrobiłem takie kółeczko. Tam wjechałem, tu wyjechałem, nie? Ciekawe jak ta mapa będzie wyglądać, potem wam pokażę całą trasę. No i co? No i dotarłem na miejsce. Teraz przerwa. Mamy 126 km i 3 kreski. Myślę, że 40 dałoby radę w takim terenie zrobić. No, jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.